Małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza z Zambrowa i regionu, łatwiej będą mogły pozyskać fundusze na rozwój. W mieście powstał oddział Podlaskiego Funduszu Rozwoju Spółka ZOO. Artur Duda, prezes Podlaskiego Funduszu, przypomniał, że instytucja działalność operacyjną rozpoczęła w lipcu 2020 roku dzięki decyzjom Zarządu Województwa Podlaskiego. W unowocześnionej formule rozwija działalność istniejącego wcześniej przez kilkanaście lat Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Naszym celem jest przede wszystkim wzmożenie atrakcyjności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych z Podlasia poprzez ułatwienie dostępu do finansowania dzięki pożyczkom. Jesteśmy też, jeżeli chodzi o atrakcyjność oprocentowania, na naprawdę fajnym poziomie, no bo w porównaniu do sektora bankowego nie posiadamy tej strony depozytowej, a także naszym statutowym celem nie jest zysk. Tak? Mamy się tylko w jakimś okresie bilansować. Stąd jesteśmy w stanie zaoferować przedsiębiorcom nie dość, że atrakcyjne warunki finansowania, to i finansowanie w tym miejscu, gdzie sektor bankowy no, czasami nie daje rady po prostu. W inauguracyjnym spotkaniu z mediami wzięli udział Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego, i Bogusław Dębski, przewodniczący sejmiku. To dobra inicjatywa. Myśmy, tak jak pan Artur powiedział, przeszło rok temu myśleliśmy nad tą koncepcją i to, co ważne wszędzie w rozwoju, to dostępność do kredytów i bliskość biznesu tam, gdzie aplikują różnego rodzaju wsparcia, a kredyt jest na bardzo dobrych warunkach. Tak jak słyszeliśmy, to cieszy, że w tych miastach powiatowych jest możliwość bardzo blisko i szybko uzyskać taki kredyt, i jeżeli się chce zrobić dobry biznes, zwłaszcza że to dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie te firmy borykają się z doradztwem, być może tu mają i doradztwo, i udzielenie kredytu. Komisja Europejska odeszła w części od tych dotacji bezzwrotnych do działalności firm. I w tym obecnym programie operacyjnym część pieniędzy zostało przeznaczone na te źródła finansowe, które mają być uzupełnieniem systemu bankowego. Natomiast ja żałuję, że jako już prezes spółki szpital powiatowy Zambrowy, że ja nie będę mógł z tego skorzystać, bo chociażby w systemie pomostowym, jak robię teraz tą inwestycję, dlatego że dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw, a my jesteśmy traktowani jako duże przedsiębiorstwo z racji tego, że jesteśmy własnością jednostki samorządu terytorialnego powiatu. I tutaj powiat jest traktowany jako duże przedsiębiorstwo, mimo że z wielkości budżetu to nie wynika. Jeszcze raz tutaj chciałbym, myślę, że w imieniu tu na nas wszystkich podziękuję za utworzenie tej placówki tu w Zambrowie. Zawsze tu będzie bliżej niż ubieganie się na przykład w Łomży czy w Białymstoku. Utworzenie oddziału w Zambrowie miało głębokie uzasadnienie, ponieważ jest to ośrodek plasujący się za trzema największymi, Białymstokiem, Łomżą i Suwałkami, pod względem wskaźników aktywności gospodarczej. Zambrów według GUS-owskich danych jest zaraz za miastami wojewódzkimi, w tym cudzysłowie, bo oczywiście wojewódzkim jest teraz Białystok, ale zaraz za Łomżą i za Suwałkami, powiatem i miastem, gdzie liczba przedsiębiorców, zarówno ta w wersji nominalnej, czyli jak i w przeliczeniu na osobę, kształtuje się na bardzo wysokim poziomie, stąd nasza obecność tutaj. Dyrektorem Zambrowskiego Oddziału Podlaskiego Funduszu Rozwoju został Andrzej Mioduszewski. Chciałem podziękować bardzo serdecznie wszystkim za obecność na dzisiejszym otwarciu naszego biura. I z tego miejsca zaprosić przedsiębiorców z powiatu zambrowskiego, którzy działają na terenie powiatu zambrowskiego, ale też nie tylko, bo nasz fundusz działa na terenie całego województwa podlaskiego, i zapraszamy do naszych placówek. My z chęcią będziemy Państwu doradzali, pomagali, udzielali pożyczek. Oferta, jak już mówiliśmy, jest bardzo atrakcyjna, także serdecznie zapraszam i myślę, że z korzyścią też dla naszej firmy, dla przedsiębiorców, dla naszego województwa będziemy współpracowali. W spotkaniu wzięła udział grupa samorządowców z burmistrzem Zambrowa Kazimierzem Dąbrowskim oraz wójtami Jarosławem Kosem z gminy Zambrów, Sylwestrem Jaworowskim z Kołak Kościelnych i Jarosławem Cukiermanem z Szumowa.